Ile Marcin ćwiczeń na barki ogólnie? Wszystkie. Mów kiedy? Puh, ja ci nie powiem. Dawaj, dobrze! 4, hop, góra, jeszcze 5. Dawaj, dawaj, Mario, no kurwa. Chcesz być piąty? Dawaj. 3, 2, jeszcze raz. Elegant. Witam serdecznie na kanale 7 Nutrition, z tej strony Sajan, a my lecimy z kolejnym epizodem z serii Road to Olympia. Zamysł tej serii jest Wam znany, więc bez zbędnego przedłużania, rolem tutaj słowem wstępu powiem tylko, że do mojego startu zostało już niecałe 6 tygodni, a dziś jestem w Gdańsku w All Time Fitness i mam ze sobą dwóch pokaźnych rozmiarów dzików. Marcin Zieliński, trener Marcin, siemanko, i Mariusz Tomczuk, którego pewnie przedstawiać nie trzeba. 6 tygodni do startu, 6 tygodni do startu i 2 tygodnie dwa do startu. 2,5. Opowiadaj. New York Pro chyba. Tak, New York Pro, no grubo, nie? Na grubo, tak. Tak. Czyli wyrażujesz do stanu za chwilę. Za półtorej tygodnia, już lecę na tydzień przed. Sobie robię tygodniowy obóz przygotowawczy, może tak nazwać. Nie, bo chciałem po prostu całego pikwika na spokojnie przerobić na miejscu, żeby, wiesz, nie lecieć na ostatnią chwilę i nagle drugi dzień już robić zawody, tylko nawadnianie, jedzenie na spokojnie, ładowanie na miejscu. Mam tam rodzinę, ciocia moja mieszka, super warunki do przygotowania się, blisko, bez gymu, bo 5 minut samochodem, więc tam sobie zrobię poniedziałek, wtorek, środa trening, czwartek, piątek odpoczywam. W piątek malowanie, weryfikacja zawodników i w sobotę zawody od godziny 12, pre-judging, a później o 19 finały. No to także cały dzień na pewno intensywnie będzie w sobotę za te 2,5 tygodnia. Zawodnik pro, tak. Więc profesjonalne podejście, aklimatyzacji, wiadomo. Tak, no bo nauczony doświadczeniem w tamtym roku zrobiłem Brazylię tak na hop-siup, że wiesz, poleciałem w czwartek na wieczór, w piątek tylko jeden dzień odpocząłem, w sobotę były zawody. No to stary, to ja byłem, raz, że miałem stan zapalny bicepsa, to mi w ogóle nad nie zeszło i nie pomogło mi po tym locie, żeby to miało zejść. To 16 godzin podróży samolotem. A do... A nie masz tak, że łapiesz wodę? No to ja tam byłem spuchnięty jak balon. Każdy praktycznie. Byłem spuchnięty, pomimo tego, że heparyna wleciała w podwójnej dawce, bo i w czasie lotu przerzuciłem drugi raz, to nic to nie pomogło. Już nawet, wiesz... Dlatego no pojawienie też, się takie tydzień wcześniej jest zdecydowanie rozsądne. Tak, to jest najlepsze, bo tak. Raz, że zmiana całego tego klimatu, bo tam też i... Rytmu dobowego. Tak, również, i godzina nie? się różni, bo to 6 godzin jest do przodu, do tyłu. No i ogólnie, wiesz, ja już jaram tym, że w ogóle tam lecę, warunki, to taki amerykański dream jest i czujesz się, że to już jest to, że wiesz, ja w domu to mam taką rutynę, bo trenujesz, chodzisz, przychodzisz, jesz, śpisz, nie, pracujesz i to wszystko, a tam już czujesz, że zaraz będą zawody, nie, już tutaj jedziesz na tego, tak jak Marcinowi wczoraj mówiłem, jedziesz na Best Gym, a tam wychodzą ci wielcy murzyni, nie wiesz, czy to są zawodnicy, czy po prostu zwykli trenujący, nie, a chłopiec jest tak naładowany, został 30 kilo i nie wiesz, czy on startował na Olimpii wczoraj, czy się po prostu tak dla siebie przygotowuje, takie są łuby. No i zaczynasz... Tak jest, no zaczynasz z grubego kalibru, czyli New York Pro, i powiedz tylko jeszcze w dwóch zdaniach, jaki plan dalej. New York Pro i później zawody są w sobotę, w niedzielę mam chrzciny w New Jersey u wielkiej ciotki. Po chrzcinach z New York lecimy od razu w poniedziałek do Los Angeles, tydzień w Los Angeles. Posiedzimy, chcę zwiedzić sobie przy okazji cardio, porobić Hollywoody i te sprawy. Chcę zajść do Mekki kulturystycznej w Stanach, czyli do Gold Gymu. Może Arnolda zobaczę, jak zobaczę Arnolda, to już mogę nie startować. I robię sobie tam też parę treningów w Gold Gymie i w sobotę, tydzień po New York Pro, jest kolejny start na California Pro. Okej, czyli tak. dwa starty pod rząd, tak, i później wracamy do bazy. Miały być zawody w Puerto Rico, a 24 czerwca zostało odwołane, dlatego też wracam do Polski na 3 tygodnie i po 3 tygodniach sobie znowu lecę na Florydę, bo moja młoda kończy szkołę i ona też chce mieć wakacje, więc tak robimy sobie jeszcze jeden start w Orlando 1 lipca, czyli miesiąc po California Pro, 3 tygodnie w Polsce, później tydzień przed tym Orlando wyjeżdżam znowu do Stanów i tam sobie zostaniemy ten tydzień, parki i rozrywki wszystkie zwiedzimy, których ja nie zwiedziłem ostatnio będąc, te Disney itp. Młoda sobie zobaczy, a ja zrobię start przy okazji, nie? Jeżeli nic tam się nie wykluje innego, oczywiście. I później wracam i na wesele do Marcina od razu po 3 dniach idę, wiejski stół, wiem, że wiejski stół
kieru będzie u Marcina, to akurat mówię w sam raz, stary. Idealnie, jak ja lubię wracać z dowodów, jest wesele od razu. Ja wracam w środę, a wesele już mam od piątku, nie? Brzmi pięknie, naprawdę. Brzmi no ładnie, i teraz właśnie przejdziemy do Marcina, bo ty, jak wspomniałem przed chwilą, masz 6 tygodni do startu i zaczynasz w Sopocie. I my robimy tą samą imprezę oczywiście, nie? Sopot, zawody Pro Qualifier i zawody Pro. Ja jestem amator, więc... Powalczysz o kartę. Dokładnie. Twoje największe osiągnięcie na ten moment to dwukrotnie srebrny medal na Mister Olympia Amator. Dokładnie. I srebro na Arnoldzie UK. Jasne. I powiedz mi, po tym Sopocie... Drugie miejsce mnie prześladuje, ale... W końcu przyjdzie czas na pierwszy, tak, zobaczysz, bo tak jest. No, swoje trzeba wyjeździć. Otóż to. Swoje trzeba wyjeździć. I po Sopocie, powiedz tylko jeszcze w dwóch zdaniach, jaki plan? Cóż, no jak się nie uda, lecimy dalej, tydzień później Hiszpania. Jak się nie uda Hiszpania, to jeszcze tydzień później Włochy, Pro Qualifier. I tydzień później. I później wesele. Tydzień później. Czyli ukochaną Asią, czyli pozdrawiam. I wszystko sprowadza się a do tego Zasią, wesela. Tak zostaje. Tak. Aha, dobrze, no, dobrze, mamy to jasne, bo już dobrze. Na tak czy inaczej, my bierzemy się za trening barków i tricepsów. Mario jest na niecałe dwa tygodnie przed startem, więc on dyktuje warunki, ale z uwagi na to, że jesteśmy u Marcina w domu... Marcin nam robi trening. Marcin nam robi trening. Także wy zostańcie z nami do końca, my się grzejemy i lecimy z materiałem. Nie będzie miękkiej gry. O Jezu! Tak. Czyli zamysł jest taki, że robimy zawsze dwie serie wstępne rozgrzewkowe. Nie? Dwie serie wstępne rozgrzewkowe na każdym ćwiczeniu. Dwie robocze, jedna robocza ciężko, druga robocza z jakimś dropem, rest, pauzą albo coś w tym stylu, nie? My w międzyczasie jeszcze pogadamy sobie, jak różni się wasza kaloryczność na tym etapie przygotowań. Ty jesteś już dwa tygodnie przed, za chwilę peak week. Powiedz, jak wczoraj twoje makro wygląda. Wczoraj dostałem pierwszy raz, znaczy nie pierwszy raz, dostałem wczoraj wytyczne nowe od trenera i pierwszy raz jestem na takiej niskiej kaloryczności. W tamtym roku kończyłem przed peak weekiem 450 węgla miałem, od dzisiaj mam już 300, czyli 150 jeszcze mniej niż w tamtym roku, nie? Ale tutaj chodzi o to, że idziemy w ten etap, żeby dosuszyć maksymalnie, jak tylko się da. Bo ładowanie, już wiemy z Rębisiem, że dla mnie zawsze wchodzi bezproblemowo. Ja mogę, wiesz, przeładować więcej, mniej i tak będzie to zawsze dobrze, bo mój organizm reaguje jak gąbka. Tam nie ma, wiemy po prostu, że nic nas nie zaskoczy. Nie ma tak, że przeładuję i będę ulany, nie? Dlatego wiemy, i że... Te niskie węgle teraz będziecie trzymać jak długo? Pewnie już do samego ładowania. Do peak weeka, no. Podejrzewam, że do peak weeka. Okay. Myślę, że może jeszcze nawet tam na peak weeku jakieś 2-3 dni będą jeszcze niższe dni, nie? Ale w dni nietreningowe mam 200. Kardio mam 60 minut, czyli też już jest tak codziennie? Życiowo, ale zazwyczaj, wiesz, 45 już kończyłem swoją redukcję, no ale brakowało w tamtym roku tego condition, tak jak mi powiedzieli, no. Ten manion, młody manion powiedział, you need more condition. No dlatego w tym roku potrzebujemy more condition. A pozostałe makrosy? 450 białka i 60 tłuszczy. Całą redukcję jechałem 80 tłuszczy, 100 tłuszczy. Teraz mi zmniejszył. Nie było biedy. No, także mi zmniejszył teraz. Nie, ja głodny nie chodziłem w ogóle, nie? Dopiero jak już zszedłem na 350 węgla, to nad ranem już zacząłem czuć tą redukcję. A tak jest ok. No i nietreningowe 500 teraz białka i 60 też tłuszczy, no i 200 węgla. No i kardio muszę mega intensywnie robić, czyli tak jak ten Ameryka, nie? Z Marcinem zawsze gadaliśmy, tak jak Amerykanie robią, tam jest 200 węgla i kardioopór, nie? No ja tak robię zawsze, ja tam na kardio 140-150 no, ale wiesz, ty cały czas ciebie goni limit, nie? Ty wiesz, że to musisz, nie? Tak. A ja mam takiego, tak muszę, nie muszę, nie? I mi się wydaje, że mogę zdążyć, a tak naprawdę mogę nie zdążyć, nie? A powiedz mi jeszcze na tym etapie, rok temu, jak waga? Nie ważyłem się od dwóch tygodni w ogóle. Nie wiem, co mam teraz. Nie ważę się, patrzę się w lusterku, a nie chcę, wiesz, jak jest z wagą, nie? Jak będę chodził, patrzył co godzinę, to będę chodził co godzinę i będę się wkurwiał, bo raz pójdzie wyżej, raz spadnie i wahania u mnie są 3-4 kilo czasami w ciągu doby. Rano, a w stosunku do wieczora. Dlatego ja wolę się nie ważyć i nie wkurwiać się, no po prostu.
A u Ciebie, Marcin, jak to wygląda na ten moment? Wiesz co, bardzo podobnie jak u Mańka teraz. Ja generalnie zawsze troszeczkę inaczej podchodziłem do tematu, bo tego prepa zaczynałem zawsze dużo, dużo wcześniej. Takie 20 tygodni, a powolutku schodząc, wiesz, jak najmniej kardio, bo mi zawsze nogi leciały. Ale z racji tych, wiesz, chorób, antybiotyków i te, teraz też trzeba opór falnąć, wiesz, przyciąć na 400 węgli. Tak. No niestety, to jest 6 kilo, muszę jeszcze zgubić, wiesz, 6 kilo. A ile ważysz teraz? 117. No. A białko, tłuszcze? Też właśnie gdzieś tam wysoko? 450, 50. Ta sama szkoła, nie? Co wiesz, no, bardzo podobnie. Spod jednego skrzydła, no to... No, ale ja zawsze wysoko białko, to nie mam problemu, wiesz, sprzedanie mięcha. Ale tak mówię naprawdę, tylko, wiesz, umówmy mówię się... Mówię tylko o białku, nie? Liczonym ale, z mięsa ale, i takich... Ale ogólnie zrobić wysokie białko... Ze wszystkiego to by było z 500 plus na pewno, nie? Okay. A ty liczysz tylko z tego mięsa i tak? Ja ze wszystkiego zliczę. Ja liczę nie. tylko mięcho. To było, powiem ci, że przejeść 400 mięsa na posiłek, to kurde, trzeba nie, naprawdę no, ale 300 być. Mięsa na posiłek to już wystarczy, tak? No 300 to masz 66 białka. No, razy 5. No to okej, okay, no. No. No to ja dla kontrastu powiem, że jestem cięższy od was na ten moment, a jem 300 białka, 30 tłuszczy i 300 węgli. O kurde, no. To ty już czujesz i ja już szybko. Ale dlatego ta forma u ciebie tak szybko rośnie. Z dnia na dzień praktycznie u ciebie widać, wiesz, jak ty wrzucisz fotę, to po prawej widać, tak. Kurde, pan ci szybciutko. Ta waga nie schodzi. No ale to a tak musisz. Jak mówiłeś, musisz. Ale zawsze mnie to stresuje, nie? No, trzeba się zajechać niestety. Każdy trzeba. No. I 110 minut kardio codziennie. 110? 2 razy 35. Ja to no. Tak 45 teraz, to już jest dużo dla mnie. Pewnie wleci tam więcej, ale... A jak u was z trawieniem, jeśli chodzi o takie ilości białka? Bo to jest kurwa ponad nie mam problemu. Ja czuję głód po 2 godzinach, wiesz, okay. Po każdym posiłku to już się jak cholera. Nie, mm-hmm. No, nie mam z tym fajnie. Akurat takiego ja zjadłem problemu. Już 2 posiłki, w sumie 2 w odstępie 1,5 godziny. To już jestem, wiesz, już na kiszce. Już mam czuję, jestem w stanie. Już pust na kiszce. A dopiero pierwsze ćwiczenie, jeszcze godzina kardio. To czuję, że będzie, ale mam żart ze sobą. Się zmądrzyłem. Będę jadł na schodach. Będę jadł, tak. No, teraz będę ładował. Manik dzisiaj kardio po treningu. Ja po treningu bym, kurwa, nie dał rady kardio zrobić. Ja robię, nie. Później słuchaj, będzie... Ja robiłem tak, że wstawałem rano, kręciłem kardio, jadłem jeden posiłek, szedłem na siłownię, robiłem trening i od razu po treningu kardio. Ja pierdolę. To czułem się jak szmata, no, nie? Na koniec. No. Ale to fajne są przygotowania wtedy. No, to są te takie naprawdę no, trzeba na charakterze jechać. No. Ale powiem ci, że wiesz, u nas ludzie w Polsce myślą, że to... Myślą tak, takimi kategoriami, żeby jak kurwa najlepszą formę zrobić, ale żeby jak najmniej się wypocić, no, nie? No niestety. Tak, ale to nie kurwa, ma tak, ostatnio kurwa, był no. Taki trend, że ja mam takie wrażenie, że im trener daje mniej kardio, to jest zajebiście. Tym lepszy trener. No tak, kurwa. Ale jak jeszcze ci pozwoli to... chipsy, jeść i parówkę, to już w ogóle był zajebisty trener, nie? Nie, generalnie wiesz, ale popatrzysz, poszedziesz tą Amerykę, oni tam normalnie godzina kardio, 200 węgla. Tak, tak. Jeszcze patrzyliśmy na świętej pamięci Petersona. 200 wczoraj. Węgla. 200 węgla, 2000, godzina kardio. 2000 kalorii, tak, 2000 kalorii. Na prepie. No. Chłop, ile 120 kg wagi na scenie? Nie, to on był 212. Nie, Peterson? Tak, faktycznie. No. Ale to też już przerabiałem takie niecałe 2000. Ale no co, no forma się zgadza, gabaryt no nie leci, właśnie, no nie leci. No, i to no nie, nie leci, ma, nie ma masz, tutaj masz tutaj... Ja, no ja ma generalnie wychodzę z tego założenia, wolę więcej przepalić, ale więcej zjeść, nie? Ale no to każdy gdzieś tam indywidualnie, nie? Nie, mnie to po prostu wkurza, że wiesz, że... Takie te podejście, o Jezu, będę tutaj sosami sypał sobie po makaronie, nie wiadomo jakiej ilości, będę jadł to i to, jakieś chipsy, fit, kurwa, te mirabelki otłuszczone, odwęglone. Albo wymieszanie z leśnych posiłków, żeby oszukać głód, no, jak najwięcej fit Raffaello, ty, nie, to fit Raffaello. Akurat u mnie też tak jest, że im mniej jedzenia mam, tym bardziej kombinuję. No tak. Ja też tak. To jest normalne, że chcesz zjeść smacznie, pomimo tych gównianych ilości. Ale mi chodzi o to, że ciężko, panowie, bo za dużo gramy, ale mi trzeba trenować, ciężko, ale mi chodzi o to, że wiesz, że takie jest podejście, że... No kurwa, a ty robisz 2 razy kardio, dziennie 30 minut nie narzekasz, bo tak masz zrobić. A ja znam chłopów, którzy mówią, Maniek, 30 minut kardio, ja się nudzę na tym kardio. To strasznie długo mi leci ten czas. Czy mogę mniej robić? No kurwa, 30 minut to, nie wiem, to w Mielnie kurwa na spacerze się tyle robi. W wakacje, nie? Z wódką kurwa idąc razem. Ja mówię, stary, no gdy się nudzisz, no to nie wiem, to kurwa bielki se graj, nie? Cokolwiek, no to cię to interesuje, nie? Jest robota do wykonania. No niestety ludzie szukają takich właśnie dróg na skróty, ale tacy nigdy nie osiągną sukcesu. Taka jest prawda. No sam wiesz, jak trzeba zapierdzielać, nie? Że właśnie żyłujesz tym wszystkim, nie? Tak, po prostu. I wtedy dopiero to idzie. Jak robisz tak po łebkach, no to co byś z tego miał? Dokładnie.
Ile Marcin ćwiczeń na barki ogólnie? Wszystkie. Nie, ale z pięć. Z pięć? Wszystkie jak pompki po kolei porobimy, nie? Tak. A na koniec jakieś łączone. Jaki jest zamysł dalej? Zostajemy tu na bramie. Okay. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń na boczny akcją. Krucyfiksy pewnie. Nie. Akurat krucyfiksy tak średnio czuję, wiesz? Okay. I rises? Najpierw robimy tak, żeby nie oszukiwać. I rises? Okay. O, z nosy w oparciu po prostu. Mhm. Od dołu, tak? A pomachamy hantlami na koniec, bo tam zawsze się oszukuje. To ile ty masz tej wagi, że ci tak stoi? 120. 120? A musisz mieć? 109? 109, no. Chcę dawać dobry przykład. Poczekaj, Mario. No. Poczekaj. No tak, tak. Czyli co, ja się kąpałem przed treningiem, ja lubię być świeży. Bilety wszystkie już zabukowane na cały ten pobyt w Stanach, tak jak już powiedziałeś, czy tam będziesz na bieżąco sobie na dniach będzie, nie, na dniach będziemy jeszcze tylko tą Kalifornię rezerwować. Mhm. Bilet, tam 6 godzin się leci, nie? Mhm. Z Nowego Jorku do Kalifornii, wiesz, mi wydaje się, że to blisko, blisko to jest full daleko, nie? Za dwie osoby z jedną walizką 3000 kosztuje bilet. Złotych? Tak, dwie strony, nie? Z jedną walizką. Czyli no nie tak mało, no. Ale tam czekaliśmy na razie, bo wiesz, bukowaliśmy... No, bukowaliśmy tam inne rzeczy i lot, lotem też lecimy, o. Okay. Najtańszy lot wyszedł nasz, polski. Ostatnio był najdroższy, a teraz wyszedł najtańszy. No to to mamy, wiesz, no zawody to tylko czekam jeszcze na Sebastiana, na Jarian mi tam ma zarezerwować to, opalanie. Ale ty sam sobie decydujesz o tych ilościach, cardio, jedzenie, czy jedno Radek tam trzyma pieczę? Właśnie byłem wczoraj u niego, bo chcę, żeby mnie odciążył po prostu od podejmowania myślenia. Tych decyzji. Tak, bo wiesz, co się dzieje w głowie zawodnika, nie? Ja już mam, dobra, za mało. Nie zjem tego ostatniego posiłku. A to zrobię jeszcze cardio godzinę, wiesz, bo ta waga mi stoi i to jest głupota, nie? Tak, 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 no. Pojechałem do niego, mówię, stary, napisz mi na kartce, ja chcę zadaniowo podejść po prostu i... I robię. Tak. No, i tak, robię. Ja też tak wolę. Wczoraj Remi przysłał wytyczne znowu i wiesz. No, i masz czystą głowę, po prostu robisz. Ja już wiem, co mam robić i tak, nie odzywam się nawet. Właśnie o to chodzi. Tylko napisał mail, ja polubiłem wiadomość, już jesteśmy, już on wie, że ja wiem, a ja wiem, że mam co, wiem, co mam robić. Dawaj. Do odcięcia. Aż nie podniesiesz. O to chodzi, kable wychodzą. Dobrze. No teraz taki filmik to się kurwa aż samemu dobrze ogląda. Jak tutaj wszystkie mordy dobrze powycinane. A ty ile ważyłeś na ostatnich zawodach? Najniższa waga taka po odwodnieniu to było 108. Nie? Udało się trochę ważyć przez ten czas. Wiesz co, kurczę, nie mam zielonego pojęcia. Po ciuchach. Czego zabrakło do tego złota, bo mówi, że przeszkadujecie drugie miejsce. Wiesz co? Zawodnicy od ciebie więksi, bardziej docięci. Nie, to chyba ja, często ja z tą kontrolą brzucha daję dupy strasznie, nie? No moja najsłabsza część to jest to po prostu ta talia. Gdzieś tam cały czas próbuję to, wiesz, poprawić. Gdzieś tam delikatnie mi się udaje. Wiem, że to wymaga czasu, ale może dzięki temu, że właśnie więcej startuję sobie w amatorach, wiesz, złapię troszeczkę więcej tego flow na scenie, żeby to przytrzymać. Już teraz się wziąłem, już tam nawalam to wakum codziennie. 13 startów zrobię do karty zagranicznych. No. Do karty. No. To jest fajne, to jest swoją wartość. Fajna nie? Droga jest. Wiesz. I to było zajebisty, ja lubiłem. Tak, wiesz, mi to akurat przyszło od razu. Ale od razu znowu ambitny cel i znowu ta droga, ta walka, więc... Wiesz, ty też masz tak troszeczkę, że wiesz, klasyk fizyk jest fajnie, bo jak już jesteś pod tym limitem, zdobywasz tą kartę i to nie ma takiego dużego przyskoku do tego pro, nie? To prawda. Bo tam masz 2-3 kg. My możemy zdobyć kartę ważą 105,
a nagle kurwa wiesz, stajesz i konie po 115-120 i to nie jest tak, że w rok czasu to nadrobisz, nie? To prawda. Ten program. Ale właśnie widzisz, to jest fajna, fajne, że tutaj zaczynasz od zera. Jesteś no, tak jakby, to co ja tak, zawsze tak. mówię, amatorem Ostrów Mazowiecka 2013, debiuty kulturystyczne i teraz właśnie jesteś debiutantem, nie? Tak, to tak, jest tak, fajne. Tak, tak, to też jest fajne. No. A powiedz mi, tylko świadomość większa. Przypomnij, na którym miejscu pracowałeś się na New York Pro w drugim roku? Dziesiąty. Dziesiąty. No tam na 12 chyba. I tutaj cel jest oczywiście to no miejsce nie, no. poprawić. No wiadomo. Tak, no tam spokojnie tych dwóch gości, co było przede mną tam 7, 8, 9, no to myślę, że... Czy dziewiąty? Są do zrobienia. Albo dziewiąty, nie pamiętam, no ale spokojnie można było to zrobić. W tym roku jestem tak zdeterminowany, że... Wiesz, mogę czuć się gówno, mogę nic nawet nie jeść, jeżeli taka będzie potrzeba. Po prostu liczy mi się tylko i wyłącznie forma. Mm-hmm. Nie myślę o tym, o Józef, co będę jadł po zawodach, że to będzie piękny okres. W ogóle mnie to nie jara. Mnie jara to jest to, żeby jak na scenie wyjść w takiej kurwa formie, żeby japy po wszystkim pozamykać, nie? Rozumiem. I robię, i robię też wszystko w tym kierunku, żeby usprawnić trening, usprawnić swoją dietę, usprawnić wszystkie aspekty, te, które są dookoła przygotowań zawodnika, żeby to było wszystko dopilnowane na tip-top. Fajnie się z Maćkiem Pietrowiczem motywujemy. Dzień w dzień ze sobą rozmawiamy, dzień w dzień ze sobą ustalamy jakieś nowe, wiesz, priorytety treningowe. Nadajemy sobie takiego, wiesz, kopa motywacyjnego cały czas. Ja jestem na dwa tygodnie przed startem, a powiem ci, że nie mogę się doczekać kolejnego treningu. Ja teraz po prostu się jaram, a kiedyś miałem tak, że miesiąc do zawodów, a ja siedziałem na tym, w domu na ławce, I prawie nie łzy leciały, że musiałem iść na trening, bo wiesz, byłem zombie, nie dam rady, jeszcze kardio jakoś mi szło, jak kręciłem, to mi jakoś szło, nie, ale na trening szedłem tylko przepompować się, bez siły i spierdzielałem, aby tylko mieć obębnione, nie, a teraz, no kurwa, proces mi cały jara. Wiesz, co jest najlepszy na takie coś? Dobry partner treningowy. No tak, no właśnie mówię, mam Maćka na miejscu, on też jest wariat i wiesz, co mi się podoba, ja lubię tak trenować, że jest trening do upadku, z partnerem. Ja nie dam rady, on staje. Tak, jeszcze dwa, a robimy kurwa pięć razem, nie? I jesteś zawalony. Dawaj. I zrobimy sobie tutaj rest pause. Czyli jak już nie dasz rady, chwilę odpocznij. W rozciągnięciu przytrzymaj. Przytrzymaj. Da radę jeszcze. Teraz dobrze, jest lica. Przytrzymaj w rozciągnięciu, dawaj. No jeszcze rest pause. Trzymaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy. Dawaj. Szerzej. Dawaj. 3, 2, 1. Ekstra. O, i teraz. Barecki spompowany. Dawaj. Ekstra Mario, dajesz radę. Dawaj New York poczeka, dawaj. Przytrzymaj w rozciągnięciu. Trzymaj, rozciągaj. Wyprostuj się. O właśnie. 5, 4, 3, 2, jedziemy. Do boku, dawaj. Mocno. 5, 4, 3, dawaj. 2, 1. Elegancko. O, jest to. No powiedz jeszcze, nawiązując do tej wcześniejszej rozmowy, teraz do tego, jak chcesz poprawić ten lokatę na New York Pro, no wiadomo, że more condition to można tak czy inaczej zrobić, ale powiedz mi w okresie budowania masy, na co postawiliście na plecy, na priorytet? Na plecy. To było jebane tak, że wiesz. I to już jest etap, w którym możesz powiedzieć, że... Mam poprawione. Tak, jest poprawione. Jak budu dudu mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to ta partia będzie na pewno lepsza o wiele. Okay. Obły w końcu odstaje, a nie jest płaski. Okay. Plecy jak po pompie wyglądają trochę... Jak skorupa żółwia w końcu, nie? Wiesz, płaski jeden naleśnik. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, no wiesz, po ładowaniu i po wszystkim podwodnieniu będzie można sobie wtedy patrzeć i porównywać. Tak jest. Ale myślę, że będzie lepiej. No i zresztą też gadaliśmy wczoraj z Maćkiem. Maciek mówi o tych, wiesz, przygotowaniach w Stanach, nie? Te 200 węgla i tam dużo kardio, że z chłopów gabaryt leci.
Ale co z tego, że mu gabaryt leci, jak on się kurwa tyłem do bicepsów odwraca i wygląda jak UFO. Z dupskiem takim pociętym, że kurwa patrz na niego i im robisz, o ja pierdolę. No i co z tego, że gabaryt trochę poleciał, nie? Tak, no kurde. Ja powiem to tak mówię od siebie. Miałem akurat tą przyjemność, że pojeździłem teraz trochę, tak? Dubaj, targi, no wszystkie gwiazdy. Las Vegas, tak, Olimpia, teraz FIBO. Kurna, oni nie są dużo więksi od nas. Ja tam z każdym zdjęcie robiłem, to jest ten sam gabaryt. Tylko, że no jednak jak oni stają, jak to dopinają, to jest te 3D i to wiesz, to wszystko widać, nie? I to się wydaje, że oni są naprawdę ogromni na tej scenie. Nie no kurwa, to już wiesz. Siedziałem w VIP-roomie na FIBO teraz z Derekiem. Kurwa, w chuj mniejszej ode mnie on jest. Mam nawet zdjęcia, naprawdę jest dużo, dużo mniejszy niż ja. Nie? To jest nieprawdopodobne, no. Wydaje. Tak, nie? Po prostu... on na scenie wygląda kosmicznie. No a teraz zrobił ten guest posing. Tak. No to wygląda jak... on jest... Wygląda no, jakby to było namalowane. Ale wiecie, ale generalnie, generalnie jak na FIBO siedzieliśmy, koszuleczka to zero żyły, mięciutkie rączki. Mm. No bo on nie musi mieć... Ale struktura. Tak. Siedzieć. No. Ale kurna widzisz, no stanął no, na tej scenie, dobre światło, dobrze posmarowany, przypiął się i... Talia taka. I tak. Co dokładamy? Dyszka? Dwie dyszki. Wciągnięty. Nie, w gruncie rzeczy na końcu i tak nikt się nie będzie pytał, ile ty kręciłeś kardio, ile jadłeś. To dokładnie. Ma być forma i... Wiesz, u nas w polskim internecie przeświadczenie jest takie, że jak ja już zrobiłem kardio, ja już przygotowuję się do zawodów, to już jestem zajebistym zawodnikiem. Bo kurwa nikt inny kardio nie kręcił i nikt inny nie trzymał, nie? Tylko ty. Tak. To właśnie jak zacząłem pracę z Jansenem wcześniej, a propos takiego slangu amerykańskiego, jak mu wysyłałem jakieś tam ten, pierwsze tam fotki, a on do mnie on the money. Ale kurwa, jakie pieniądze mu chodzi, nie? Co on z tych hajs ode mnie, kurwa. A ty mu chuj, potwierdzenie przelewy. Ale tam cały czas było, nie? On the money, easy money. Wszystko tak... Easy money, bro. No. Made. Slangiem, kurwa. Oh, kurwa. Sześć. Dawaj. Siedem, dawaj. Osiem. Dziewięć, dawaj. Dziesięć. Pięć. Cztery. Dawaj, trzy. Dawaj jeszcze! No i kurwa, dobrze! Dobrze, świeżo! Tak jest! Dawaj! Mów kiedy? Ja ci nie powiem! Dawaj, dobrze! Dawaj! 3, 2, 1. O kurwa. 38 kurwa ruchów. 38 ruchów? Naprawdę? Kurwa mać. Popierdolani ludzie, ja coś przyjechałem. A pod tym przeglądem. Co? Myślałem, że od razu lecimy, wiesz. Nie. Teraz jeszcze jedna seria. Pięknie, dawaj. Dawaj, Mario! Jedziesz. Jeszcze pięć. Cztery. Was. Jeden, dawaj. Hop! Okej. Dawaj. Jak kochanego. Spinaj, dawaj. Spinaj. Mocno, 10, 9, 8, trzymaj! Tu się drzyga. Jak kochanego. Tak. Po każdej serii. Tak, izometryczne napięcie trzymają. Spina. No. A te ominął?
To ja lecę po tobie od razu. Tak. Odkurzamy hantlę. No serio. Chodź się przyłącz. Do przyszłego poniedziałku ze kwasy na barkach. Dobra, do odcięcia. Dobrze. Kurwa, blado chyba wygląda. I z formą na palenizm. Kurwa. Dawaj, dawaj, Mario. Kurwa, jak na 60 biegał ty. Łyczka. W podstawówce. Jeszcze lekko. Dawaj. Raz. Mocno. Wymóż. O to chodzi. Dawaj. Cztery. Hop. Góra. Jeszcze brawo. Pięć. Nie. Dawaj, dawaj, Mario. No kurwa. Chcesz być piąty? Kurwa. Dawaj. Cztery. Dawaj, trzy. Finał czeka. Dawaj. Jeszcze raz. O to chodzi. Elegancko. No i co, dało się? Dawaj, dawaj. 12,5. Nie zatrzymujemy. Jest 15. Dobrze. Dawaj, dawaj. Ekstra! Maszyna. O to chodzi. Brawo! Pięć, ostatnie 5. Kurwa, dlaczego Mario 10 zrobiłeś? Miało być 15, dawaj. Dawaj! Raz. Dwa. Cztery i 5, kurwa. O to chodzi. Pleca, szczynę się zrobiło, ale dobra, serio, Michał. Generalnie ta wersja dlinek na triceps. Teraz kiedyś miałem straszne problemy z łokciami. Nie? Żeby mi nawalały kurno łokcie tutaj. Odkąd zacząłem robić tak, że wiesz, siła przełożenia jest równiutko z ręką, czy w tym wariancie, czy w tym, kurno w ogóle łokcie przestały boleć. A wiesz czemu? My jesteśmy troszeczkę za duzi, żeby robić kurno już te ćwiczenia takie podstawowe, nie? Nieważne jak złapiesz przy francuskim, to nie, ja nie jestem w stanie zrobić rotacji, żeby pracować w jednej linii. Nie? Ze sztangą na przykład. Tylko robisz tak i wszystko idzie, wiesz, krzywo, nie? Tak samo przy prostowaniu. No, kurna, musiałbym, wiesz, jakoś... No nie jesteś w stanie tej rotacji maksymalnej zrobić. Jedną ręką robisz idealnie łokieć, bark, jak tam chcesz, linko. Oburącz? No ni chuja. Zawsze jest ten krzywy kąt, nie? Tu jest siła. No, a odkąd zacząłem robić, wiesz, te linki? Zero problemu z łokcia. My powinniśmy mieć normalnie kartki dla niepełnosprawnych. Kartki niebieskie wkładać za, ten, za szybę. Ale ja ciebie to podziwiam, jak ci tak przed tym, przed startami non-stop, co drugi dzień w trasie. No, ale wiesz, będę luzował teraz. Zaraz, no, no właśnie, to... no właśnie, bo to wiesz już o tym przed... Jeszcze z tydzień, a później to już będzie, kurwa, równia pochyła.
Znaczy nawet, wiesz, nawet te kurna 10 tygodni ostatnie to z posiłkami, zasuwaj, wszędzie wszystko, wiesz. Trenujesz, stajesz, gdzie popadnie, to też nie masz tego samego sprzętu, zawsze tej samej siłowni, wiesz. Ale mam zawsze dobrych partnerów treningowych. Chyba to chodzi. Wczoraj Radek, też na pewno nie było źle. Ale stary, no beton już mi w nogi wchodzi taki, że jak se kurwa powymyślasz w serię. Ja na nic to... zrobił. Co? Tam dużo ciężaruka nie ma, ale jest zajazd, nie? Czy ciężary też? Jest, na początku są mi ciężary, a później... No ale to nie jakieś siady ciężkie, nie? No, właśnie, czy robi, na maszynie ale... tylko akurat, nie? Aha, okej. Okay. Ale jak w serii łączone z ciężkim wyciskaniem do odciny, no to... Ja wczoraj fajnie. Widziałem Brandao, jak był... w Layers Gym, Lions, jak się nazywa? Liar. Liar Dragon Liar. U Flexa serię wypychań z Flexem na... Znaczy Flex mu stał pilnował, 3 minuty robił. Mhm. O kurwa, to tamto już musiało być. On robił kilka przerw i no. Dalej rura, nie? Mhm. 20 ruchów i przerwa. I cały czas na nogach to trzymał. 3 minuty. No, ale to musiało ja spędzić. Ja potrzebuję takiego właśnie kurwa. Ale to musiało spędzić. Kata takiego, nie? No, no lubię to do, sobie do Flexa, Luisa. Jak Sarce w kurna internecie. No uwielbiam to. Ja. Co on zajeżdża tam. No ale Sarce, wiesz, da ci 9 stacji, droga krzyżowa. No. No. I lecisz. Feel i tam chłopy, chłopy kurwa po serii leżą i płaczą, nie? A na wyprostach tam jedna sztabka, nogi do to. No. Galaretka. Nie, bym mógł taki jeden trening zrobić, ale nie 2 tygodnie przed startem. No nie. A na masz też nie zrobisz, taki full. Bo to kondycja jest zero, no to kurwa umiera. Zawsze zrobisz, stary, wszystko wsadzisz w bani. Tak? No tak. No, zależy kto stoi i się pilnuje. Tutaj mój kumpel mówi, że... Szacunek kurwa do trenera. Wszystko jest w głowie. Jazd. Wszystko jest w głowie. Ale on mówi, jak wszystko jest w głowie, to weź kurwa 300 kilo i usiądź, no bo to tylko w głowie jest. Tak, no okej. Okay. No, wiadomo, w ramach tam jakiegoś... Siła to siła, ale... rozsądku, nie? To oni te treningi, wiesz, z Sarcewem to robią raz na kiedyś. Nie? To nie jest tak, że on tam 2 tygodnie, wiesz, czy 3 tygodnie z rzędu, tak codziennie, nie? To jest, wiesz, jak tam byłem właśnie w Dragon Lair czy w Vegas, jak oni sobie wszyscy trenowali, to Regan na przykład robi normalnego splita, nie? Jakby sam. A ja lubię, jak on, wiesz, ta ten mięsień trenowany i create the pain. Create the pain, kurwa mówię, chcę z nim zrobić trening. A Regan też jest u Sarcewa? Tak. Tak? Tak. Grając właśnie, uwielbiam jego treningi oglądać właśnie razem. A gdzie on był wcześniej? Teraz nie było ta nowa siłownia w Vegas, jak otworzyli, to New Tech Gym. Oni się wystawiali w Vegas, jak byłem na targach. Tylko cały sprzęt, mieli takie wielkie stoisko. Chiński. Ale sprzęt wyjebany. I oni teraz otworzyli właśnie siłownię i Regan był, jest chyba przez nich sponsorowany jako twarz tej siłowni, nie? Tego sprzętu, nie? No, to tam też parę filmików już jest. To co, nam przyjeżdża i trenuje z tym Sercem, że tam na siłowni? Tam Regan już w Vegas siedzi. No co, tam mieszka, tak? Tak. Ale satysfakcję czuję. Że to zostało zrobione lepiej niż powinno być zrobione. Ale z roku na rok robisz mentalny progres, bo w tamtym roku siedziałeś i nie mogłeś się zmotywować do treningu. No tak, w tym roku już się możesz zmotywować, ale dużo uzależniasz od partnera treningowego. No. A za rok będę sam, to tak? Ty będziesz właśnie ten napędzacz. Tak jest. No. Tak jest. Człowiek dorasta. Dopiero do tej ligi. Kurwa. O, to chodź. No i tym ukłonem dziękujemy wam za dotrwanie do końca. Zrobiliśmy dzisiaj całkiem przyjemny, solidny trening na ramiennych i tricepsów. Dziękuję ci bardzo. Ja również, mam nadzieję, że dzięki się podobało. Bardzo, Mariel. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o naszych zmaganiach. Oczywiście możecie wyciągnąć coś dla siebie, zrobić coś na miarę właśnie dzisiejszego treningu. My raz jeszcze dziękujemy wam za dotrwanie do końca. Trzymamy kciuki już za 2 tygodnie. Mario wychodzi na New York Pro reprezentować dumnie nasz kraj. My za 6 tygodni powalczymy też dumnie w Polsce. Też dumnie, tak jest.
Także zapraszamy wszystkich chętnych na zawody. Ja będę. Przyjadę. Do zobaczenia, dzięki, na razie, cześć. Na razie, przyjadę. Pozdro. Przyjadę Damiana, jeszcze posmarować na koniec. Że powiem, miałem w tym swój udział, że się zakwalifikował. Posmarowałem, kurwa, i trenowałem. No.